Cześć wszystkim, z tej strony Kitek, a ja wam teraz pokażę dokładnie, co się stało dzisiaj w naszym Minecrafcie, kiedy graliśmy razem, czyli nagrywaliśmy odcinek dla was. Dlaczego mój dom się pali, Ania? Co? Tatku Kitek, ej, weź to, ej, co się stało? Ratuj to, Kitek, weź ej, poważnie. Truchnij, ej, o co chodzi? Dlaczego się pali ten dom? Ej, no nie. Czy on się nie palił? Kometa spadła, ja ci mówię, na 100%. Czemu coś wali w dzwon? Co ty? Ania, to ty. Ej, co to jest? To straż pożarna, czekaj, może przyjadą. No Ania, pomóż mi to no, gasić. Ja nie umiem. No musisz uderzać tą rączką. A, czemu uderzać? To się, czemu to się pali? Kliknij, wybuchnij. Co? Co tu chodzi? Ktoś podpalił nasz dom. Ej, no pomóż szybko. No przecież staram się, o co chodzi? Ja poważnie, ja przed chwilą grałem na tym i nie było czegoś takiego. Ja czekałem po prostu na ciebie. Okay. To pomóż mi. Czemu tutaj jakiś dzwonek bije? Nie wiem, że no, nie wierzę, nie. Pomóż mi, Ania. Jak mam to robić? No rączką musisz to tak gasić, uderzać. No nie. Czekaj, ja się mam coś do podbudowania. TNT mam do podbudowania. O nie, super. To może być. Czemu tu dzwonek jakiś bije? Ty słyszysz, weź ten dzwonek? To wyłącz, słyszę go, weź ty, ty go wyłącz. Jeszcze jedno się tu pali. Widzę. Zniszczysz to? Już. Podpaliło się, podpaliło się. O dobra, zniszcz. Weź to wyłącz. Skąd to jest? Z góry. Z góry, patrz tutaj na górze coś jest. Nad tobą. Ja na ten, no? Ja patrzę aż u mnie. Spójrz sobie u mnie. Czekaj, ja już chodzę wyżej. O nie, nasz dom. Ale to w sumie jest twój, ja mam różowy. Nie, to nie tu. A faktycznie. Ej, za co jest? Kurze, tu ktoś coś zrobił. Gdzie? Tu jest jakiś mechanizm, który miał zagrać. Kliknij i wybuchnie. Ej, no, nie klikaj, ja to odciąłem. Ej, ale jeju, co tu się stało? Ja nie mogę ten odcinek miał wyglądać inaczej. Gdzie jest ten dzwon? Ania, gdzie jest ten dzwon? Nie wiem. Mi się wydaje, że na górze takie coś się pali nadal. Nie, to jest ognisko, ale czemu ten dom się podpalił? Czy my nic nikomu nie zniszczyliśmy? Wyłącz. Albo chodźmy do mnie do domku. Czy ty widzisz tego dzwona? Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? No nie, to ja to zrobiłem. Jak ja mam wejść z powrotem? No do góry, no. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest. Znalazłem. Znalazłem tego żartownisia. Już zaraz zobaczymy. To specjalnie tak było. Zobacz, to jest. Ale co? Nie. Ale to było niemiłe. Tu jest. Ty. Aż do domu. Gdzie ty jesteś? Gdzie jestem? Kitek. Co to jest za... Kitek! Co to jest? No gdzie ty jesteś? Weź się nie wydurwiaj. O, moja łapałuszka. Zobacz, co oni tu zrobili. Zobacz, no w ogóle. Gdzie ty jesteś? Pod ziemią. Ja tu, tu. Pod tu, ziemią. Tu, w moim domu. W moim domu. Wejdź do mojego tutaj. Patrz, patrz tu. Patrz tu. No. Zobacz, to, co oni tu zrobili. Ja to już zepsułem. Wejdź tu. Gdzie? No tutaj. Ojejciu. Oni zrobili tak jakby mapę oceanu. Nicość. Tak, i to wyglądało jak nicość. Ja nie mogę, co oni mi zrobili w ogóle z tym domem? Ej, da się to zniszczyć? Ale to dziwnie wyglądało. Posłużywali zakazanych zaklęć, ja ci mówię. Tak, wydaje mi się, że ktoś tutaj po prostu specjalnie cheatował. A wiesz, że ty, Kitek, się nawet nie przywitałeś? Dobra, no to zaczynamy od nowa, tak więc jeszcze raz. Siemka wszystkim, z tej strony Kitek razem z papuszką i mufinką. Ejka, to ja. Proszę was, że się nie przywitałem, ale widzieliście, co tu się w ogóle odwaliło. Ja nie rozumiem, kto to zrobił. To jest prank na Kitku. Tak więc skoro ja i tak miałem zrobić dzisiaj takiego właśnie prankowego odcinka, dlatego mamy dużo TNT, ale widzę, że będziemy musieli się bardzo szybko i właściwie zemścić na nich. Chodź, mufinka, chodź, chodź, chodź. Co? Mapę po prostu, to jest twoja mapa. Chodź, pójdziemy sobie elegancko. Nie wiem, kto to zrobił. Ty, ale może puścimy chociaż sobie tą muzykę, którą ktoś tu ustawił. Bo ktoś tu ustawił nam muzykę w domku. Okej. Tak, czekaj. Naciśnij ten guzik. Ja tak właśnie zgubiłam. Okej. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, nie mogę sobie. Ania, na górze. Mufinka, chodź do mnie. Mufinka, o tutaj. I tu do góry się budujesz. Dawaj, mufinka. Papuszka, wyjdziesz, dasz radę. Papuszka. A tu nie możesz wyjść, przecież tu są schodki. Okay. Nie udało się jeszcze. Ło, ciężki. O Jezu, co za trudny schodek. Dobra, mufinka, chodź teraz. Zapadła bo noc, to, nie. Co oni zrobili tutaj, to było mega chamskie, uważam. No. Kto to zrobił? Oczywiście nie mam tego plugina, żeby to sprawdzić, ale w zamian, chodź, ja mam taki mały pomysł, no nie? Weszlibyśmy sobie tutaj i co ty na to, żeby te skrzynki podłączyć pod TNT, żeby to wysadzić wszystko? A co to jest w ogóle za szklarnia jakaś? Patrz, zrobimy sobie, co? To co nie, to jest rynek. Rynek. Oni to zrobili? Tak, oni to zrobili, to jest nasz to ryneczek. Ja mam w tym momencie bardzo dużo ciekawych rzeczy, żeby wysadzić to wszystko w powietrze. Cały nasz serwer wysadzili w powietrze. Ja wiem, kto to mógł zrobić. Moim zdaniem mógł zrobić to Myrewas albo Arniziak, więc... A to nie wyżywaj się na wszystkich. No ale no to co ty na to, żebyśmy tutaj weszli? Zobacz, tu na przykład zaplętowali mu TNT. Co ty na to? Tutaj pod domkiem jego. Jestem w jego domku, mufinka. Tylko proszę cię, Aniu, nie zrób czegoś takiego, że wysadzisz to. Dobra, to się nie dzieje, to nie działa. Ania, nie mogę półpłytki. Mamy problem. Tu jest ten mały problem, mufinka, musisz pomóc. A gdzie ty jesteś? No jestem w domku obok ciebie, no. Ja nie widzę nic, ale moja lampa daje pod oczach, to moja, jest to moja wina, to wyłączam. To ja wyłącz, nie tłumacz się. Wyłącz ją sobie po prostu. Wyłącz sobie, chodź z mufinką, zobacz. Musimy zrobić tak, że jak on tutaj wejdzie, całe to TNT się odpali i mu wysadzi domek. Dobra, nieważne, tu jest skrzynia, ale zrobimy to inaczej. Ja mam skrzynię, tak zwaną trap chest i tego trap chesta postawimy tutaj. Oj. Co zrobiłeś? Nie wiem, coś nie, stawiam. Nie zepsułaś tylko, okej, okay, nic się nie stało. Chciałam wrzuć te wszystkie rzeczy, ej, wrzuć te wszystkie rzeczy. Ja stawiam kwiatkę. Wrzuć teraz w tym momencie
momencie muffinka, wszystko do tej skrzynki, co tam leży, a ja poprowadzę do tego TNT. Pomocy. Albo inaczej. Pomocy. Tak. Jak pomocy? Co pomocy? Nie mogę sobie wyjść. No, bo ja ci będę budował, dawaj, dawaj, skacz, skacz, skacz! Czy ty mnie dynamitem bierzesz? Tak. Ja nie mogę, proszę, ja tam idę. Odejdź stąd. Tak sam, ja nie robię takich pranków. Ja powinnam iść do mojego różowego domku. Ale dzisiaj jest odcinek specjalny, a nie byle jaki odcinek. Aha, czyli odcinek specjalny, wysać wszystko innym. Co ty na to? Ale skąd ty wiesz, czy to na pewno on zrobił? No słuchaj, no ktoś musi oberwać. Słuchaj, i tak mu nic z tych rzeczy nie zostanie. Potrzebujemy. No nie, no czemu? Zawsze jest, jak komuś rozwalisz skrzynkę, bo masz totalny śmietnik. Czy w Minecraft jest jakieś odliczanie do poranka? Czy tego w ogóle nic nie jest chyba, a co? Nie wiem, zastanawiam się, żeby tak. Ja mam problem przez to, że on ma tutaj takie półpłytki. I tak, bo ja nie mam jedzonka. Czy gdzieś mogę to znaleźć? O nie, mylę was wszedł na serwer, a my właśnie mu robimy płatkę. To jest pa! Mufika. Fajnie nie, było! Nie olewaj mnie w tym pa. Momencie. Nie olewaj mnie. Czy on kwiatuszki. Tutaj gdzieś jest? Czy on, pilnuj, żeby on tu nie przyszedł. Kwiatuszki, jakie ładne kwiatuszki na tym targu. Nie działa to, nie działa to, Mufinka. Nie jest dobrze, nie jest dobrze w tym momencie. Ciekawe, gdzie jest kitek, no kurczę, nie możemy go znaleźć. Cały dzień go szukam. Ania, nie, ty, żebyśmy teraz nie zepsuli, no. My? Ania, no przestań, pomóż mi, proszę cię. No. Kitosław, gdzie ty Ania? Jesteś? Ktoś idzie? Chyba jakiś potwór. Albo, Ania, no przestań, nie straszyć. Ten się nie wyspał. Potwór, co mnie interesuje, potwór. Bardziej mnie interesuje to, czy to się odpali, jak ja to... Poczekajcie. Ja się chował w krzakach, tak, ale odpali się. I teraz szybko. No właśnie, kitek szybko, ja to zostaję zjedzona przez potwory, kiedy jakie potwory? Żarek. Nie wiem, słyszę kogoś, a nie mam miecza ja muszę nawet. Muszę schować wszystko. Gdzie jest mój miecz? Nie wiem, nie pytaj mnie. Co ty na to, żeby zawołać Merywasa? Może na tym targu znajdę jakiś miecz w sumie. Nie zrób czegoś takiego, to że wysadzisz coś... to. To było dobre. Idę po targ. O matko, kitek, co to było? Co to jest, co się dzieje? O matko, czemu ja widzę wybuchy? Kitek, żyjesz? Coś się stało? Sam złapałem się w pułapkę. A, ale ja widzę ciebie. Ja patrz, a to kto? Nie! Co to jest? A, ja to ogarniam. Ja też mam takie różowe skrzydełka. Nie! Czemu on ma różowe skrzydła, a ja nie? Pomóż mi! A on ma super te skrzydła. To nie ja. Ja otworzyłem tylko skrzynię. Fajne skrzydła. O matko, Rewas, to nie ja. Mufina, pomóż mi. Ja chciałam mu napisać, że ma ładne skrzydła, ale nie wiem, gdzie to się pisze. On jest strzela. No śmieszni jesteście. Ale on ma super skrzydła. O matko, oła. Ja to poczułam. Oła, pogięło cię. Puterko, no. Serduszka mi wszystkie zniknęły. O, Mufinka, uciekamy stąd. Ale ja nie mam jedzenia, Mufinka, w skrycie, wiesz co zrobiłem? Dawaj mi jedzenie, wyskakuj z jedzenia. Mam tylko takie, proszę. No to trudno, dawaj. Proszę cię, Mufinka, bardzo. Powiem ci tak, O nie, to jest to, czego nie lubię. O nie, gdzie ja jestem? Myślisz, że uwierzę? Ej, chodź, powiedz mu, że to nie ja. Ja się w to nie pamiętam. No weź, to nie ja. No a jak ty piszę na tym czasie, bo ja chcę napisać, że ma ładne skrzydła. Napisz, że to nie my. Fajne skrzydła. Wiesz co ja zrobiłem? Podłączyłem całą... Widzieliście w sumie na filmie co zrobiłem. Podłączyłem całość, po czym otworzyłem tą skrzynkę jak debil totalny i chciałem wrzucić do niej resztę rzeczy. Tak to jest jak nie robisz pułapek przez jakiś dłuższy okres czasu. Co? Zdrajca! Ja? A chciałam, że to nie był Kitosław. To był! Nie, napisałeś to był. O kurczę. Przeczytaj sobie. Ale przypał, gdzie to jest. No przeczytaj sobie. Nie ma tego. Przecież to nie byłem ja, Mufinka. Nie możesz wkopić. Czemu ty wkopujesz? Nie, ja, Mufinka, idę tutaj do Merywasa. Musimy zrobić inną pułapkę. Chodź, pojedziemy do środka. Ja nie wiem, to nie ja jak coś rozwaliłem. Cały czas trzymamy się tego, że to nie ja. Aha. Słuchaj, teraz, słuchaj, do dwóch razy sztuka. Raz zepsułem, to nie znaczy, że teraz też zepsuję, co nie? On zobaczy przez okno, myślisz, czy ale nie? Ale dziurę mu zrobiłeś, o ma. Ale to on mówi, o, musisz zobaczyć, czy to będzie wszystko dobrze. I teraz pytanie, jak to odpalić? Nie działa. Jak ogarnąć drzwi pod to? O matko, powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia teraz. Powiedz, co my potrzebujemy? Bardzo. Może jakbyśmy to zrobili? Mufika, czemu ty mi nie pomagasz? No bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. W budynku. Fajnie, gdzie masz budynek? U tego. Ja tu mam dziury. U Merywasa. To takie wielkie u góry. Ten taki najładniejszy dom na wzgórzu. Nie psuj mu go! Nie psuję. Pogięło cię? Ale ja nie zamierzam mu go zepsuć. Jasne. Tak jak przed chwilą. A to nie ja zepsułem, no czemu ty? Jasne. Ty jesteś kablem. To jest najładniejszy domek. Nie wolno. Miałaś mi pomagać, wysadzać domy. I co robisz? Ale nie ten ładny. Słuchaj, ja go nie wysadzę. On sam sobie go wysadzi. O matko, ja stąd wychodzę. Czemu? Padam. Patrz, stąd. Tak. Jesteś beznadziejny, kitek. Twoja papuszka tu została, radziłbym śmiecie ci śmiecie lądują tutaj. Radziłbym ci tą patrz, papuszkę. Patrz, jest nawet segregacja śmieci. Ale co? Tutaj. Tu jest ops. Papuszko, nie leć tam, serio nie leć. Nie radzę. Jak oddaję sygnał? Jest ten dynamitem stąd. Czekaj. Ja nie mogę z tobą. Papuszko, chodź tu. Ja nie wiem, jak to działa. Jak działa obserwer? On nie daje sygnału. Ja się totalnie nie znam na tym, że tu leciał. Słyszałam. Czy to... Oj, widzę go. Uciekaj. Czekaj, udajemy, że nas tutaj nie ma. Uciekaj. Udajemy, że nas tutaj nie ma. Pa! I to najlepiej
wychodzi, bo czekaj. Po prostu mnie tu nie będzie. Mam taki pomysł i teraz tak zrobimy za drzwiami. Ojeju, powiem wam, że to jest naprawdę mega ciężkie. Ania, musisz mi tu pomóc. Nie. Tak. Bo ja widzę go. Tu byśmy zrobili tak, a za tym, na tym dam... Nie, on to podpalił! Nie! Mamy to nagrane. Mamy to nagrane! Wszystko jest na nagraniu. Piątka nie będzie na nas. Nie wysadziliśmy mu dom. Ooo! NPC-ki! Musimy ich uwolnić. Co się dzieje? Jest mi przykro. Czemu? A to nie ja to wysadziłem! No był ładny, ale nie ma. No nie, ja tego nie popieram. Mamy mały problem. Nie, ja wam powiem tak, ja już nie występuję w tym odcinku, to sobie kitek skończy ten odcinek. Mi jest przykro. Dlaczego? To nie ja to wysadziłem. Dałeś tam dynamit. Ale to nie moja wina, mów wina, no. Idę stąd. Znaczy, oni pierwsi zniszczyli nam dom, ale nie ja twój dom był brzydki. To nie, ja, ten dom był brzydki, przecież oni to budowali. No to nie obchodzi mnie. Ale to czemu mówisz, że jest brzydki, jak on jest ładny? Dlaczego taka jest? Dlaczego taka jesteś, mufinka? Zobacz, jaki ładny domek mieliśmy. Taki ładny domek zniszczyłem. Chodź, to go wysadzimy w powietrze, proszę bardzo. Ja idę sobie do domu. No chodź, pomóż mi, no to co? I gdzie był mój domek? Nie ma już naszego domku. Nie, mój. Nie ma twojego domku. Tak, nie ma. Wysadziłem. Nie, no różowy był. Ta, nie ma już. Nie no ma. Bo wysadził się. Tak. Wysadził się. Nie, no żartujesz sobie teraz. No nie. Ja serio ci pytam. Nie, idę tam właśnie go wysadzić. W drobny mak. Nie, to wysadź swój. No chciałem, żebyś mi pomogła wysadzić, to mi nie chce. No co to jest? Tego nie było tutaj. Regulamin cmentarza, zakaz. Co? Zabieranie rzeczy i niszczenia grobów. Tu spoczywa papuga X. O, moja papuszka tu spoczywa. Widzisz papuszkę, zrobili mi grób dla papugi. Ej, nie są aż tacy niemili. Nie są niemili, a ty przecież zrobiłeś im tak. No odbudujemy mu ten dom, co? W następnym odcinku mogę. Czyli nie umiesz tak budować? No odbudujemy mu. No to mi pomożesz. Pomożesz mi odbudować ten dom. A ja nie ogarniam. No to słuchaj, no tak jak odbudujesz, tak będzie. No budujemy mu ładniejszy. Dobrze. To w następnym odcinku odbudowujemy mu dom. Dobrze, ale. Pasuje taki odcinek? Najpierw a co z tym naszym? Robimy mu rozbiórkę? Nie, najpierw mój trzeba znaleźć. Rozbiórkę zrobić twojemu po co? Nie, ale co ty chcesz tam robić? Co ty chcesz tam zrobić? Zobaczyć mój domek, bo chcę pójść do mojego domu. Ale po co tam będziesz szła? No bo to jest mój dom. No ale przecież twój dom jest tutaj. Po co ludzie chcą w domu? Nasz dom wysadzili. U matko, to są źli. Czemu? U matko, na słońce. Proszę nie strzelać. Nie, to są tak jakby NPC-ki, ale złe. Pomóż mi, bufinka. Ale czemu? Nie mam miecza. Mówiłem ci, że nie mam miecza. A bo twoje rzeczy są w skrzynce. No to fajnie, cieszę się. Ale w naszym domku w skrzynce. Aha, któregoś się prawie wysadziłeś. Te na skrzynki po miecz. Ale nie w tej, nie w tym domku, w tamtym, w tamtym domku, w tamtym. O mateczko. Szybko. Ja mam nadzieję, że da się cofnąć ten serwer do tyłu. Jak nie, no to będziemy musieli odbudować dom. Nigdy tak nie zrobiłem. Ale to nie my zniszczyliśmy, żeby nie było. Czasu to musiał robić, to było genialne. Ale to jego wina. Tam są twoje rzeczy, twoje skrzydełka też są. Co jest lepsze, miecz czy siekiera? No i drugie jest okej. Okay. To jest tak ciężko powiedzieć ogólnie. Znaczy, teoretycznie chyba dla ciebie miecz. Czemu jest rajd? Chodź, mufinka, idziemy do swojego domku. Ale ty ja... Poczekaj! Poczekaj, no musimy skończyć odcinek, nie zabijaj mi kitka! O matko, to... Ej, no nie w moim domu! Sio mi stąd! Ej, no co on mnie bije? Nie, bo mi rozbroicie domek. On nie zabija, ej! Idź mi stąd kitek, bo mi podpalisz sobą dom. Pomocy, no, mufinka, ty powinnaś mi pomagać. Ja słyszałam jakiś dziwny dźwięk za mną i się przeraziłam. To z moim mój domek jest chyba nawiedzony, serio. No, nawiedzony, nie nawiedzony! Tak. No zobacz co on robi. Kończ ten odcinek! Dobra, na razie wszystkim, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pa. Na razie wszystkim!